Żarnowiec w województwie śląskim, a także Mieczysławów, Zduńska Dąbrowa i Widzew w województwie łódzkim. To właśnie tam mieszczą się resortowe szkoły rolnicze. Po swoich szkołach oprowadzona z Karina, Elżbieta, Paweł i Bogumił. Nasza szkoła współpracuje ze Stadniną Koni w Udorzu. Tutaj nasi uczniowie uczą się jazdy konnej, lążowania, obsługi koni oraz zaprzęgania koni. Zmień nogę, tak, dobrze. Nasi absolwenci są wielokrotnymi mistrzami, zdobywcami wielu nagród, pucharów w turniejach i zawodach jeździeckich. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu to szkoła resortowa prowadzona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Szkoła proponuje kierunki nauczania na poziomie technikum w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, technik hodowca koni oraz technik weterynarii. Technik weterynarii to kierunek, który został otwarty w naszej szkole w ubiegłym roku. Uczniowie uczą się na tym kierunku chemii na poziomie rozszerzonym. Baczność! W naszej szkole prowadzona jest także formacja wojskowa, która uczy obsługiwania się bronią palną oraz musztry, która w przyszłości może pomóc choćby do pracy mundurowej. Szkoła dysponuje około 30-hektarowym gospodarstwem rolnym. Uprawiamy różne odmiany pszenicy, rzepaku, lubinu. Ponadto dysponuje również nowoczesną halą na maszyny rolnicze ze stanowiskami do obróbki ręcznej materiałów. Nasza szkoła jest kuźnią talentów w zakresie projektowania, konstruowania, a także programowania różnych urządzeń i pojazdów. Trwają prace nad pojazdem bolid. W pracowni mechanizacji rolnictwa uczniowie nabywają wiedzę teoretyczną, którą następnie wykorzystują w praktyce na warsztatach. Uczniowie naszej szkoły są zwycięzcami wielu konkursów o tematyce rolnej. Są również laureatami olimpiad, między innymi Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Szkoła przygotowuje mnie w tym momencie do egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego. Myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w przyszłości będę miała zawód, a oprócz tego także mogę mieć maturę i pójść na studia. W przyszłości będę mogła otrzymać dotacje, przejąć gospodarstwo po rodzicach i prowadzić własną działalność gospodarczą nowoczesną. Szkoła współpracuje z instytucjami. Jesteśmy wspierani w swojej działalności przez przedsiębiorców, pracodawców oraz inne podmioty, którym na sercu leży jakość kształcenia przyszłych młodych producentów rolnych. Bardzo lubię tę atmosferę, która tutaj panuje. Myślę, że każdy uczeń będzie się tutaj bardzo dobrze czuł. Program rozwoju obszarów wiejskich w bardzo wielu działaniach wymaga odpowiedniej kwalifikacji, aby można było uzyskać środki unijne. Stąd między innymi w naszych szkołach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa organizowane są kursy kwalifikacyjne nie tylko i wyłącznie dla młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Tak, żeby ci ludzie, którzy chcą pracować w własnych gospodarstwach, którzy jako spadkobiercy będą przejmować te gospodarstwa, którzy zamierzają aplikować o te środki, mogli takie kwalifikacje posiadać. Stąd między innymi w każdym ze szkół organizowane są kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych. Rolnik szuka szkoły, a my odwiedzamy szkoły rolnicze, których organem prowadzącym jest minister rolnictwa i rozwoju wsi.